Senat zajmie się dziś nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Od rana nad przepisami pracować będą komisje senackie, po południu zaś ustawą trafi pod obrady całej Izby. Likwidacja Izby Dyscyplinarnej to warunek, jaki postawiła Komisja Europejska, aby Polska mogła otrzymać środki z Krajowego Planu Odbudowy. Realizację tych oczekiwań zakłada propozycja prezydenta Andrzeja Dudy, która przewiduje zastąpienie Izby Dyscyplinarnej Izbą Odpowiedzialności Zawodowej. Projekt w ubiegłym tygodniu zyskał poparcie Sejmu. Opozycja przekonuje jednak, że nowelizacja prezydenta nie wypełnia wymogów Komisji Europejskiej. W dokumencie domaga się zmian. Składamy 3 poprawki. Poprawki dotyczącej przejścia sędziów Izby Dyscyplinarnej w stan spoczynku, przywrócenia sędziów nieprawidłowo odsuniętych do orzekania oraz ustanowienia stażu, 7-letniego stażu w Sądzie Najwyższym dla sędziów wchodzących w skład nowej Izby. Dla Lewicy, która złożyła projekt całkowitej likwidacji Izby Dyscyplinarnej i przenosiła sędziów w stan spoczynku, ta wersja prezydencka nie była do przyjęcia. Zobaczymy, co wróci z Senatu. Dziś Izba zaczyna obrady. Marszałek Tomasz Grodzki już zapowiedział poważne zmiany w projekcie przyjętym przez Sejm. Nowelizacja wypracowana przez Sejm wypełnia zaledwie pół z jednego z 3 kamieni milowych i nie nadaje się do niczego. Więc w Senacie będziemy intensywnie pracować ze wszystkimi koalicjantami, żeby tę ustawę poprawić. Prawo i Sprawiedliwość obawia się, że działania opozycji przyczynią się do dalszego blokowania środków w ramach KPO. Takim działaniom wtóruje na przykład prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ja rozmawiałem z Ursulą von der Leyen, z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Jestem dobrej myśli, że Komisja Europejska będzie stawiała dodatkowe warunki i że te warunki będą musiały być spełnione do tego, żeby te pieniądze popłynęły do Polski. Polska liczy na pierwsze wypłaty z Krajowego Planu Odbudowy już we wrześniu. Do polskiej gospodarki z Funduszu Odbudowy ma popłynąć prawie 24 miliardy euro w formie grantów i 11,5 miliarda euro w formie